Kaśka. Zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym zaprezentuję Wam wyjątkową kartkę dla wyjątkowej osoby. Będzie to kartka na wymiankę, na moją pierwszą wymiankę, na którą umówiłam się z dwiema fantastycznymi dziewczynami tutaj z YouTube'a. Świetnymi skraperkami, dziewczynami, które robią fantastyczne prace, fantastyczne kartki i nie tylko. Umówiłyśmy się na wymiankę. Nie wiem, w jakiej kolejności też filmiki się pojawiają, bo nagrałam też filmiki właśnie z ATC, którymi się wymieniamy, więc nie wiem, czy już te ATC są na kanale, czy jeszcze nie. W każdym razie umówiłyśmy się tak naprawdę na trzy prace. Dwa ATC w tematyce wiosna i lato oraz na kartkę. Także dzisiaj pokażę Wam kartkę dla jednej z tych skraperek i będzie to Anita z kanału Eni kombinuje z papierami. Właśnie dla Anity dzisiaj pokażę Wam kartkę, którą zrobiłam. Ona już dostała paczkę ode mnie, także już niespodziankę odpakowała. Natomiast ja chciałabym Wam dzisiaj pokazać właśnie tą kartkę i tak od strony materiałów, produktów, które użyłam, Wam ją przedstawić. Nie wiem, czy Eni będzie robiła osobny filmik z wymianką, to już jest jakby w jej kwestii. Natomiast ja dzisiaj Wam pokażę właśnie produkty, które użyłam do tej kartki, no i oczywiście samą kartkę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mnie się bardzo podoba ta kartka, ja jestem z niej bardzo zadowolona. Powiem Wam, że może tak, jeszcze dodam, że drugi filmik będzie z kartką dla drugiej osoby, z którą się właśnie wymieniam. Jest to Madzia z kanału Siekrus Skrapuje, także to będzie osobny filmik. Też będzie wrzucony oczywiście, jak już Magda dostanie swoją paczkę. Także też nie wiem właśnie, w jakiej kolejności te filmy się pojawią, to już zobaczymy. No, ale dzisiaj właśnie będzie kartka dla Eni. Powiem Wam, że jest to kartka bardzo przemyślana, nad którą myślałam dosyć długo, kilka dobrych dni. Dobierałam materiały, zastanawiałam się, w jakiej tematyce zrobić też tą kartkę, bo zrobić kartkę dla skraperki nie jest tak prosto. Z wielu względów, bo skraperka po pierwsze patrzy na technikę, zna się na tym, wie co do czego, jak było użyte, dobór kolorów, dobór dodatków, to wszystko skraperka widzi. Klient, który kupuje od nas po prostu kartkę, który nie zna się na tym, patrzy tak po prostu ogólnie, wizualnie, podoba mu się albo mu się nie podoba, no i po prostu tyle. Natomiast skraperka, no ona będzie analizowała tą kartkę, będzie się jej na pewno głębiej przyglądała, więc no jest to na pewno większe wyzwanie. Ja powiem Wam szczerze, że no jest to pierwsza moja wymianka i pierwsza taka praca typowo robiona pod kogoś, bo wcześniej jak nagrywałam filmiki, pamiętacie, miałam taką też serię, gdzie pokazywałam Wam kartki i też te kartki losowaliśmy sobie później. Ja losowałam osobę, która dostawała ode mnie tą kartkę, no ale wiadomo, to już inna była sytuacja, ponieważ kartka już była jakby zrobiona i ta osoba wiedziała, co dostanie. Także to już tutaj nie było jakby wpływu na to, a no tutaj starałam się właśnie zrobić taką kartkę, która będzie się podobała Eni, będzie jakby w jej stylu, no mam nadzieję, że jest. I no dlatego zajęło mi to troszeczkę, że zanim dobrałam sobie materiały, zanim sobie wymyśliłam w ogóle tą kartkę, no ale myślę, że mi się udało. I ja Wam najpierw chcę pokazać tą kartkę, a później przejdziemy sobie do materiałów. Myślę, że tak będzie najlepiej. Więc moja kartka przedstawia się w ten sposób. Jak widzicie, no nie wiem, chyba tutaj nikogo nie zdziwi fakt, że jest to kartka w kolorach fioletowych, ponieważ jeżeli oglądacie, znacie Eni, znacie jej kanał, słuchacie, co ona mówi, no to wiecie, że jest to ulubiony kolor właśnie Eni, właśnie fioletowy. Zresztą ja też bardzo lubię kolor fioletowy i dlatego też bardzo fajnie mi się tworzyło tą kartkę, nawet choćby ze względu na kolorystykę. Ja też bardzo często robię kartki w kolorach właśnie fioletowych. No i to jest taki pierwszy aspekt, który się rzuca w oczy, który właśnie typowo zrobiłam właśnie pod nią, pod Eni, żeby ta kolorystyka była no po prostu w jej stylu. Drugim aspektem, który wzięłam pod uwagę, no to jak widzicie, tutaj głównym elementem jest taka piękna książka.
Piękna książka, która składa się tutaj z kilku kart. Każda karta jest na podwyższeniu. Tak to wygląda. Tutaj jest takim ozdobnym też brzegiem, podkładem z papieru kraftowego. No i tutaj też aspekt książki jak najbardziej no, zwrócił moją uwagę z tego względu, że Eni zawsze powtarza, że ona bardzo lubi czytać, bardzo lubi książki i też oprócz książek to wiadomo, to może też sugerować na przykład Art Journal czy Bullet Journal. Eni prowadzi Bullet Journal, więc myślę, że to się też będzie fajnie jej kojarzyło, że właśnie taki tutaj element wybrałam na tą kartkę dla niej. Widzicie, że tutaj jest kompozycja kwiatowa z kwiatów takich z papieru. Tutaj o kwiatach nie będę mówić, bo na te kwiaty konkretnie, na te jest tutorial na moim kanale, który Wam podlinkuję na dole. To są kwiaty papierowe, kolorowane farbami akwarelowymi, takimi połyskującymi, więc możecie sobie ten tutorial zobaczyć, jak wykonać takie kwiatki. Dodam może tylko, że są to bardzo proste do wykonania właśnie kwiaty, także naprawdę warto zobaczyć tutorial i spróbować samemu. No i tak, właśnie tak wygląda przód. Tutaj widzicie dwa serduszka. Ja Wam wszystkie wykrojniki za chwilę pokażę i te elementy, które tutaj użyłam. Kartka jest z tyłu też oklejona i w środku oczywiście też jest oklejona i w środku też ma dodatkowe takie ozdobne elementy. I w środku wygląda tak. Tutaj jest po prostu papierem oklejone, natomiast tutaj jest, są dodatkowe takie motywacyjne, powiedzmy, taki tekst. No i jest piękny taki tutaj kałamarz z piórem, tak jak to się dawniej pisało, jeszcze w czasach zamierzchłych. I motyle są też, wiem, że Eni też lubi motyle, motyw właśnie motyli, więc też nastemplowałam tutaj, bo stwierdziłam, że troszeczkę będzie tutaj pusto, także są motylki. Także tak się prezentuje ta praca i ja Wam już po kolei powiem, co tutaj użyłam. Papier, słuchajcie, zastanawiałam się długo, jaki papier wybrać, bo mam kilka takich bloczków, które mają sporo fioletów w sobie, ale ja chciałam, żeby to był konkretny fiolet, pasujący tutaj do tych kwiatków. I powiem Wam, że to jest taki papier, który znalazłam właśnie idealnie, się wpasował kolorystyką. Jest to papier z kolekcji Say It With Flowers. Bardzo ładny blok, bardzo ładny, to już z tamtego roku. Taki bardzo kwiatowy w różnych odcieniach i pomarańczowe kolory. I tutaj taka wiecie, burza kwiatów. Kolor taki zielony, bardzo mocny, tutaj ciemniejszy zielony, tutaj taki, ja bym powiedziała, że to jest kolor arbuza, przepiękny, jest aqua i tutaj właśnie był taki, o, ten arkusz właśnie fioletowy, który idealnie tutaj z tymi kwiatami, ja przepraszam, ale mam strasznie brudną rękę, bo jeszcze coś tutaj robiłam i mam całą pociapaną, przepraszam, już sobie wytarłam. Tak, więc ten papier no, idealnie do tych kwiatów mi spasował. Jedyny taki, który znalazłam, bo wszystkie inne to jakieś takie były, nie te odcienie, które mi tu pasowały. Więc cała kartka jest obklejona właśnie tym papierem, ponieważ tutaj było chyba trzy arkusze chyba tych papierów, więc spokojnie mi wystarczyło na całą kartkę. Więc jest tutaj ten motyw kwiatowy z fioletem, troszeczkę jest tutaj pomarańczowego koloru i ten pomarańcz też nawiązuje właśnie do tej kolorystyki złota. Pomyślałam, że to się też fajnie razem wszystko zgra. No i tak, słuchajcie, głównym takim tym elementem, no to jest ta książka oczywiście, książka, która tutaj na pierwszy ogień pójdzie i to jest wykrojnik z kolekcji Age of Elegance. Ja tą kolekcję już jakiś czas temu pokazywałam. Jest to piękna kolekcja z Crafters, taka wiktoriańska, która ma wiele super świetnych elementów, wykrojników. No i między innymi właśnie ta księga. Bardzo mi się spodobał ten wykrojnik. Ja wiedziałam, że jak tylko zobaczyłam tą kolekcję, wiedziałam, że ten wykrojnik na pewno będę chciała mieć, bo no nie mam nic takiego w swoich zbiorach i na pewno mi się przyda do wielu prac. No i długo nie było, nie musiałam czekać, bo kartka dla Eni właśnie idealnie była okazją do tego, żeby użyć tego wykrojnika. Więc jak widzicie, on się składa z wielu elementów. Ma tutaj tą podstawę, ma tutaj ten ozdobny właśnie taką warstwę.
z takim ażurkiem tutaj, no i te strony, które ja tutaj chciałam koniecznie podnieść, żeby one się tak, wiecie, jakby książka była taka trochę swobodnie sobie leżała, czasem tak strony właśnie odstają. Myślę, że to jest bardzo fajny motyw. To jest na piankach zrobione, po prostu są podklejone tam pianki. Bardzo ładnie to tak mega trójwymiarowo wygląda. Także tak to w ten sposób zrobiłam. Dodatkowo te strony, słuchajcie, są pocieniowane kolorem Distressem Milled Lavender. To jest taki delikatny, bardzo taki vintage'owy troszkę fiolet, nie jest taki nachalny i tak bardzo delikatnie tutaj są, każda ta strona jest na brzegach pocieniowana. Tutaj z tego zestawu wykrojników też wykorzystałam tutaj ten, taką zakładkę, taki banerek, też z wyciętym takim tutaj kwiatuszkiem, bardzo ładnym i tutaj w złotym kolorze jest wycięte. Też bardzo fajnie to wygląda. No i też tutaj z tego wykrojnika te serduszka, które myślałam, że... No bo tak nie chciałam zostawić tutaj pustego. Na początku ten banerek miałam tutaj jako taką zakładkę zrobioną, a te serduszka tu, ale potem stwierdziłam, że jednak te serduszka będą lepiej tutaj wyglądały na tej stronie, więc będą takie może bardziej widoczne. Więc dałam sobie te serduszka tutaj z papieru fioletowego i złotego, dwie warstwy. One są też troszeczkę na podwyższeniu przyklejone, więc wyglądają naprawdę bardzo ładnie. I tutaj to jest ta książka. Słuchajcie, kompozycja, no tak jak mówię, kwiatki to jest osobna historia. Można zobaczyć tutorial akwarelowe, kwiatki papierowe. Pod spodem listki, takie standardowe, które ja bardzo często używam, bardzo je lubię i one mi się super sprawdzają. I one są pocieniowane tutaj kolorem Oxide'em Peeled Paint. Bardzo ładnie taka zieleń, właśnie taka idealna do listków. Polecam, jeżeli nie macie tego koloru, to polecam, bo on się fajnie sprawdza właśnie na liście. No wstążeczka taka, trzy pętelki takie związane, żeby tak było bardziej, wiecie, bujnie tutaj z tą kokardką. I stempelek. Stempelek ten tutaj na zewnątrz, May all of your dreams come true, i ten drugi tutaj, believe in yourself and you will be unstoppable. To obydwa te stempelki to są, słuchajcie, z tego mojego verse compendium, chyba to się tak nazywało, już sama zapomniałam, który mam tutaj, ten cały zestaw tych stempli, ja uwielbiam te zestawy, one są mega przydatne i właśnie tutaj takie motywacyjne też są stemple, cała strona tutaj takich stempli motywacyjnych. I ja właśnie tutaj użyłam ten stempelek i tutaj ten też użyłam. Pomimo, że one są po angielsku, ja wiem, że Eni woli po polsku, wiadomo, każdy by tam wolał po polsku, ale ja niestety nie mam. Nie mam ani stempli, ani takich napisów, które mogę powycinać skądś, bo ja nie mam takich wycinanek. Więc no stwierdziłam, że już po prostu będą w języku angielskim. No i trudno. Mam nadzieję, że Eni to nie przeszkadza aż tak bardzo. Chociaż no wiem, że ona woli po polsku, no ale trudno, jest jak jest, na to się zdecydowałam i tak zrobiłam. I obydwa te napisy są wyembosowane złotym pudrem do embossingu. To jest taki złoty, taki stary złoty, bez połysku takiego, bez żadnego brokatu. On się bardzo ładnie topi, bardzo ładny, bardzo fajny jest ten puder, bardzo go lubię, już go mam wiele, wiele lat. Już sporo zużyłam, jeszcze trochę mam, ale on się bardzo ładnie sprawdza, on się też sprawdza bardzo fajnie na welum. Tak ładnie się równiutko wytapia, więc to jest, są te napisy. I dodatkowo oczywiście tutaj ten kałamarz i to pióro. To jest, słuchajcie, taki zestaw stempelek i wykrojnik. Tak to wygląda. Takie elementy i słuchajcie, ja to pokolorowałam, oczywiście musiałam to pokolorować. Wybrałam sobie markery alkoholowe, to są Tree Blend Brush, to jest ze Spectrum Noir. Ja już wielokrotnie mówiłam i pokazywałam Wam te mazaki, natomiast jeszcze raz Wam powiem, dla tych, którzy nie widzą, nie widzieli moich tam poprzednich, powiedzmy, filmików, że to są świetne mazaki, jeżeli jesteście początkującymi, powiedzmy, ilustratorami, czy tam osobami, które zaczynają kolorować.
ponieważ w jednym mazaku macie trzy odcienie tego samego koloru. I jeżeli chodzi o blendowanie, to nie trzeba się po prostu zastanawiać, jaki kolor wybrać, dobrać, żeby one się ładnie blendowały. To jest po prostu już zrobione za Was. Tutaj na jednej stronie mamy najciemniejszy, w środku jest średni ton i tutaj z drugiej strony jest oczywiście najjaśniejszy. I ja właśnie tym kolorem pokolorowałam ten kałamarz, także widzicie, że pięknie te kolory się blendują, bardzo ładnie efekt takiej wypukłości na tym kałamarzu wydaje mi się, że udało się uzyskać. Także to są te mazaczki i tutaj wybrałam kolor Hydrangea Blend, to jest ten fioletowy, natomiast piórko i tutaj tą zakrętkę kolorowałam kolorem Gold Yellow Blend i to jest też właśnie taki potrójny, który bardzo ładnie się blenduje i bardzo ładnie wygląda. Także te mazaczki też sobie tutaj użyłam. No i tutaj jeszcze dodatkowo widzicie te motylki. Motylki pochodzą z przefajnego zestawu z Action, stempelków. Jeżeli jeszcze ktoś nie ma tych stempli, to naprawdę warto się jeszcze za nimi rozglądnąć. Pomimo, że Wy ten filmik widzicie już sporo czasu po tym, jak ja je kupiłam i je mam, ale być może jeszcze w jakimś Actionie udałoby Wam się je dostać, bo one są naprawdę świetne. Zobaczcie, one mają mnóstwo tutaj fajnych takich florystycznych stempelków, ale też jest aż 4 motyle. Jest przefajne piórko, które w ogóle tu by też pasowały, ale już nie miałam gdzie go nastemplować. No i właśnie te fajne takie kwiaty, takie jakieś listki, bardzo fajne stempelki, także polecam je. I tutaj użyłam właśnie takiego jednego z tych motylków. Wiem też, że Eni lubi motyle, więc to się na pewno jej spodoba. No i tutaj jeszcze, aha, w tej kompozycji jeszcze tutaj są takie piórka złote. One też są właśnie z tego tutaj zestawu. Tutaj jest też takie piórko ozdobne. Ja je wykorzystałam właśnie do kompozycji. One są takie jeszcze z embossingiem. Nie wiem, czy widać ten embossing, troszkę widać. Wiecie, ja nie jestem kompozycyjna, u mnie bardziej ja się koncentruję na wykrojnikach, na tej aranżacji, bardziej niż na kompozycjach. No taki mam styl, więc, ale wydaje mi się, że też bardzo ładnie to wszystko się komponuje i że bardzo ładnie to wszystko wygląda. Także to jest moja kartka dla Anity z kanału Eni kombinuje z papierami. Mam nadzieję naprawdę, że jej się też spodobała. W następnym filmiku pokażę Wam kartkę, którą zrobiłam dla Madzi z kanału Siekrus Skrapuje. Ona też dostała ode mnie paczkę i moje ATC, no i oczywiście kartkę, którą też starałam się wykonać tak, żeby była pod nią też, żeby jej się podobała. Też jest przemyślana bardzo, bo ja lubię takie, wiecie, kombinować, wymyślać coś, co wiem, że komuś spasuje i się spodoba. Także ja mam nadzieję, że Wam się też podoba ta kartka. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat tych wykrojników, tej książki. Ja uważam, że ta książka jest przefajna. Naprawdę świetny, jeden chyba z moich najlepszych wykrojników, które w ogóle posiadam, bo to jest taka ciekawa rzecz. Także czekam na Wasze komentarze na temat tej kartki. Oczywiście będę jeszcze robić pudełko, no ale to już pudełko, to już sobie tam gdzieś zrobię. I tak, i tyle. To wszystko na dzisiaj. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, czy tam poranka, w zależności kiedy oglądacie. Czekam na Wasze komentarze, lajki i na Wasze subskrypcje. I zapraszam oczywiście na kolejne filmiki. Trzymajcie się, pa, pa!